nam jest widzieć was wszystkich. Sporo się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania pod dyrekcją naczelną. Odbyły się tak zwane negocjacje płacowe wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na bieżący rok. Dostaliśmy na spotkanie spotkanie w ten sposób, że wiceprezes Janiszek poinformował nas, iż albo zgadzamy się podpisać porozumienie i przełożyć negocjacje na wrzesień, albo wskaźnik wzrostu zostanie przyjęty jednostronnie przez zarząd spółki. Próbowaliśmy nawiązać rozmowę, próbowaliśmy dopytywać się w szczególności o osoby odpowiedzialne za dzisiejszy stan instalacji, czyli za postój fabryki w 90%. Czy te osoby dostały odprawy, czy tym osobom płacimy zakaz konkurencji? No, nie było woli, żeby z nami o tym rozmawiać. Pytaliśmy, czy konieczna była wymiana kostki przed budynkiem dyrekcji naczelnej w czasie, kiedy fabryka stoi, budowa nowego parkingu z kostki koło pomnika i ile kosztował ten parking. Pytaliśmy o to, żeby móc zmierzyć powierzchnię tego parkingu, podzielić kwotę na metry kwadratowe i sprawdzić, ile kosztował jeden metr kwadratowy, ponieważ mamy w tym obszarze bardzo istotne doświadczenia. A mianowicie 20 lat temu ten parking koło Stozapu, jak wykonaliśmy ten prosty rachunek, podzieliliśmy kwotę, jaka została zapłacona wykonawcy przez metry kwadratowe, to nam wyszło, że jeden metr kwadratowy kosztował 5200 zł. Przy cenie metra kwadratowego mieszkania wtedy niespełna 2000 zł. A to tak po gospodarsku, słuchajcie, po gospodarsku. I chcieliśmy dowiedzieć się, ile kosztowała ta wymiana. No okazuje się, że jest to pilnie strzeżona tajemnica przedsiębiorstwa. Jedna z najważniejszych. Ile kosztuje metr kwadratowy kostki, jaka jest układana w czasie postoju fabryki przed dyrekcją naczelną? Natomiast ciekawe było wyjaśnienie, dlaczego została ta kostka wymieniona. Bo popękała. Ale mówimy, no przecież ta kostka była układana razem z kostką na parkingu przy bramie Piątce, gdzie jeżdżą tiry. I tam nie popękała, a tu przy dyrekcji naczelnej popękała? No tak, tu popękała. Ze wstydu. Ze wstydu. Tak, ja się zgadzam. Ze wstydu popękała, patrząc na jakość zarządzania. Dokładnie. Liczyliśmy któregoś dnia obciążenie fabryki. Wyszło nam 8%. 8% obciążenia ma, słuchajcie, fabryka. Instalacje melaminy stoją, instalacja kaprolaktamu stoi, nawozy na podtrzymaniu, jeden kocioł na gazie, no idzie młyn jeden węglowy i podtrzymanie gazowe. Tak pracuje fabryka. Jest to po raz pierwszy w 60-letniej historii firmy. Spekulacje nawozami przy rozchwianych cenach gazu, uzyskanie jednorazowego wyniku w tamtym roku na tych spekulacjach w okolicach miliarda złotych, w okolicach miliarda złotych zysku netto, przy doprowadzeniu ceny mocznika do 7000 zł za tonę, spowodowały całkowite rozregulowanie rynku i jego załamanie. Według naszej wiedzy, osoby odpowiedzialne za to zostały co prawda odwołane z zarządu,
ale zostały im wypłacone odprawy i są im płacone zakazy konkurencji. Czyli siedzą w domu, mają płaconą pensję, żeby nie poszli do konkurencji. Chyba dlatego, żeby jej nie wykończyć. Chyba tylko dlatego, bo nie znajduje innego powodu, tak? Nie pójdzie. Likwidowane są stanowiska pracy. Na razie robią to pod przykrywką nieprzedłużania, niepodpisywania kolejnych umów na czas określony. Przy czym dotyczy to pracowników ze stażem również 5-letnim. 4, 3-letnim, 2-letnim, bo bardzo wiele na przykład laborantek pracowało na zastępstwach i miały przepracowane 2 lata na zastępstwa, 2 lata przepracowały na czasówki, czyli w sumie 4 lata i... Podejdźcie bliżej! Podejdźcie bliżej, bardzo proszę. Ten głośnik jest niezły, natomiast trzeba zrobić... Którzy są na końcu, proszę 5 kroków do przodu. I wtedy będziemy się doskonale słyszeć. Według naszych szacunków już straciliśmy kilkaset miejsc pracy. Przy czym nie uzgadniali z nami zasad redukcji zatrudnienia. Robią to bez żadnych jasno określonych zasad. Interweniowaliśmy 2 tygodnie temu w sprawie sieroty po pracowniku długoletnim zakładów azotowych Puławy. Pracowała w laboratoriach 2 lata, miała zaliczone wszystkie egzaminy stanowiskowe, była pracownikiem samodzielnym. Z pionu opinia przyszła pozytywna z wnioskiem o zatrudnienie. Decyzję podejmuje jednoosobowo prezes. Prezesa nie było w długi weekend w pracy, dopiero pojawił się 4. Ona już 4. dzień nie pracowała, bo umowa jej się skończyła 30 kwietnia. Od rana dzwoniłem do asystentki i pytałem, czy już prezes rozpatrzył wniosek, jakby sprawę, którą przekazały mu kadry. Dzwoniłem raz, dzwoniłem drugi raz, no w końcu zacząłem się obawiać o rozpatrzenie tej sprawy i zainstalowałem się w sekretariacie u pana prezesa, wziąwszy fotel wędkarski i po prostu czekałem na decyzję. I rzeczywiście tej decyzji się doczekałem, negatywnej decyzji. Ta dziewczyna, ta sierota po długoletnim pracowniku, który zmarł na chorobę typową dla nas azotowców, czyli na raka, nie została z nią podpisana kolejna umowa. Decyzję w tej sprawie podjął osobiście prezes Marcin Kowalczyk, o którym dzisiaj mogę mówić. Ja tak będę mówił, jeżeli wy będziecie chcieli, też możecie mówić. Pogromca sierot. Marcin Kowalczyk, prezes zarządu zakładów azotowych Puławy, pogromca sierot. Żadnych zasad nie ma. Żadnych zasad. Na wszelki wypadek nie przyjęli żadnych zasad, jeżeli chodzi o to, z kim umowę podpisać, z kim nie podpisywać. Jest to robione po uważaniu. Nie wiemy, nie pytajcie nas, dlaczego z jednym jest umowa podpisywana, z drugim nie. Znam co najmniej 2 nazwiska ludzi, którzy dostali służbowy wniosek, wniosek z pionu, w którym pracowali, o niezatrudnianie, o nienawiązywanie kolejnej umowy. Znam co najmniej 2 nazwiska takich ludzi, z którymi zarząd zadecydował, prezes jednoosobowo, jak to rozumie, nadzorujący kadry, zadecydował o nawiązaniu umowy o pracę.
Proszę Państwa, żeby było jasne, sierota po długoletnim pracowniku zakładów azotowych Puławy, wszystkie egzaminy pozdawane, pozytywny wniosek z pionu, nie zatrudnia, natomiast w przypadku innych dwóch pracowników negatywny wniosek. Piotr zawnioskował o niezatrudnianie dalsze, zatrudnia. Taki obyczaj dzisiaj mamy. Taki dzisiaj mamy obyczaj, proszę Państwa. Jak? Nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie potrafię wskazać, dlaczego oni tak robią. Nie wiem. Braliśmy udział w posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego w Sejmie. Wielu puławiaków, wielu pracowników zakładów azotowych Puławy oglądało transmisję, bo to z Sejmu była transmisja na żywo. W tej chwili można ją obejrzeć w internecie. Wydaje się, że było to spotkanie, któremu pod względem jakby zachowania się, poziomu dyskusji, no nie można zarzucić, nie można postawić zarzutów, że ktoś warcholił, że ubliżał jeden drugiemu, prawda? Niczego takiego nie widziałem. Zarząd Grupy Azoty razem z zarządem zakładów azotowych Puławy wynajęli kancelarię adwokacką z Gdańska do przeanalizowania nagrań z tego posiedzenia sejmowego zespołu parlamentarnego posłów Lubelszczyzny pod kątem naruszenia dobrego imienia spółki i pozwania uczestników wypowiadających się tam. Tak? Ci Państwo rozumieją dialog. Za pieniądze, które my wypracowaliśmy. Oni wynajmują kancelarię adwokacką. Według informacji, jakie otrzymałem, 10 tysięcy za godzinę jej płacą, żeby nas pozywać. Żebyśmy zamknęli buzię na okoliczność tego, że nam robią redukcję zatrudnienia. Do takiego stanu doszliśmy, proszę Państwa. Cudownego. Przepraszam, że za długo mówię, ale muszę jeszcze przekazać Wam jedną informację odnośnie zdarzeń, które wydarzyły się od poprzedniego spotkania tu w tym miejscu. A mianowicie dzisiaj pełnomocnik nasz, czyli upełnomocniony przez reprezentanta Komitetu Obrony Puław, reprezentanta pracowników zakładów azotowych Puławy, przez emerytowanego, długoletniego przedstawiciela załogi w organach spółki i przez emerytowaną, długoletnią wiceprezes zarządu zakładów azotowych Puławy złożył doniesienie do prokuratury rejonowej w Puławach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządzających poprzez działanie na szkodę zakładów azotowych Puławy. W tekście zlinkowanym na naszej stronie, dotyczącym 20-procentowego, prawie 20-procentowego pakietu akcji, jaki Rosjanie mają w przedsiębiorstwie w Tarnowie, można zapoznać się z jakby, jakiego typu zarzuty stawiamy zarządzającym. Bardzo proszę o Ania Czarnecka, członek Komitetu Obrony Puław. Witam serdecznie Państwa i w uzupełnieniu, co powiedział przewodniczący Komitetu
Komitetu Obrony Puław. Chciałabym zacytować i odpowiedzieć na pewne nas nurtujące pytania, cytując sprawozdanie roczne złożone przez zarząd naszej spółki. Pierwsza odpowiedź i cytat dotyczyć będzie załamania rynku sprzedaży nawozów. Pozwolę sobie przeczytać, żeby to było jasne. Ja tu zrobiłam zbitkę, ale to jest oficjalnego sprawozdania, które było sporządzone na Giełdę Papierów Wartościowych. Pierwsze dotyczy załamania rynku. Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku nawozów azotowych na krajowym rynku, to znaczy w okresie od 22 sierpnia do końca września, brak pełnych dostaw nawozów azotowych grupy Azoty z powodu zatrzymanej częściowo produkcji oraz ich bardzo wysokie ceny detaliczne wpłynęły na wzrost zainteresowania zakupem tańszych nawozów azotowych z importu. Odpowiedź. Właśnie mamy w sprawozdaniu, co załamało rynek sprzedaży naszych nawozów. Sami to napisali, sam zarząd. Drugi cytat dotyczy kontraktu na zakup gazu. W sprawozdaniu mamy napisane, że oczywiście głównym dostawcą w tej chwili jest polski koncern naftowy, który przejął PGNiG. Zawarta jest umowa ramowa i zawarty kontrakt indywidualny gwarantuje grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy możliwość zakupu do 100% zapotrzebowania na warunkach rynkowych. Formuła cenowa oparta jest na giełdy zachodnioeuropejskiej. Również pozostałe warunki handlowe oparte zostały o najlepsze wzorce europejskie dla tego typu umów. Umowa zawarta jest na okres do 30 września 2023 roku. Dodatkowo Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy w celu optymalizacji kosztów zakupu oraz bilansując swoje bieżące potrzeby wynikające z planów produkcji, realizuje zakup łamany od sprzedaż gazu na towarowej giełdzie energii S.A. Co z tego wynika? Jakie mamy notowania w tej chwili cen gazu? Co się dzieje z produkcją? Czego produkcja nie jest wznawiana? Dlatego, że są załamane rynki zbytu. Jest jeszcze jeden inny aspekt makroekonomiczny, jaki zaistniał w naszym kraju, to załamanie sprzedaży zboża. Rolnicy nie mają dochodów ze sprzedaży zbóż, nie mogą oczywiście zakupić naszego nawozu, nie mają na to środków. I wiadomo, tak jak w punkcie pierwszym, szukają tańszych nawozów z importu. I w ten sposób w sieciach dystrybucyjnych nigdzie naokoło nie można znaleźć puławskich nawozów, puławskich produktów. Co się dzieje? Jest teraz pomysł, żeby dopłacać rolnikom dopłaty do nawozów granulowanych. Zadane zostało ostatnio pytanie, a co z RSM-em? Nikt na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć. Jeszcze, jeżeli chodzi o gaz, to mam jeszcze ciekawą informację ze sprawozdania na tą stronę. Grupy Orlen. Bardzo ciężko było znaleźć jakiekolwiek informacje dotyczące zysków PGNiG-u, ponieważ Orlen PGNiG przejął 2 listopada. Ale jest bardzo ciekawy punkt. Proszę posłuchać. Zysk z tytułu okazyjnego nabycia grupy LOTOS i PGNiG S.A. Powtarzam, okazyjnego nabycia, wartość tego zysku 12,5 miliarda złotych. W tym zysku są oczywiście koszty nasze, które zapłaciliśmy za ten gaz. Jak możemy być konkurencyjni? Nie ma takiej możliwości. Jeżeli jedna spółka Skarbu Państwa, a właściwie to dwie, bo najpierw PGNiG jako odrębna spółka Skarbu Państwa, teraz jako grupa Orlen,
ściąga od nas haracz, bo moim zdaniem to jest haracz, czy 12 miliardów. Ja nie wiem, ile tutaj jest Lotos, ale okazyjne nabycie. Nad tym się trzeba, proszę Państwa, zastanowić. I tak to właśnie się dzieje. Jeżeli chodzi o melaminę, nie jest dla nas tutaj żadną tajemnicą, że Chińczycy weszli na rynek melaminy 10 lat temu, praktycznie 11, w 2012 roku. Już w Puławach wtedy były obawy, jeżeli chodzi o zbyt melaminy, ponieważ czy Chińczycy po prostu nie wyprą nas z rynku zbytu. Wygrywaliśmy raz jakością tej melaminy, ponieważ wszyscy chcieli naszą melaminę, jak również ceną tej melaminy. Też niestety stało się to w tamtym roku, że postanowiono podnieść cenę melaminy, moim zdaniem nie badając w ogóle rynku zbytu, przy takiej cenie czy będziemy mieli możliwość sprzedać tą melaminę. Także takie są, proszę Państwa, realia. Ja mam tylko jeszcze takie jedno zdanie. Tu zebranym bardzo dziękujemy, że przyszliście. Walczycie o swoje miejsca pracy. Ja mam cały czas przed oczami rok 2012. Też żeśmy walczyli z tym, żeby nie przejść do grupy Azoty Tarnów. Nie połączyć się z nią. Wtedy niestety niektórzy popełnili grzech zaniechania. W tej chwili dzieci tych ludzi nie mają podpisywanych, a nawet i wnuki nie mają podpisywanych przedłużanych umów czasowych. To właśnie to wpłynęło na to, co się w tej chwili dzieje. Ja mam jeszcze dla Państwa jeden cytat. Postanowiłam cytować, no bo jeżeli chcą nas panowie pozywać, to przynajmniej będziemy mieli dowody już na swoją obronę. W 2016 roku, to jest taki cytat w kierunku metod zarządzania, strategii zarządzania przez Tarnów. To jest pismo z 2016 roku, które skierowały trzy organizacje z Tarnowa do organizacji związkowych Puław. To była odpowiedź na nasze pismo do ministra Skarbu Państwa, jeszcze ówczesnego pana Jackowskiego. I tylko zacytuję. Niestety w naszej długiej historii nie ominął naszej firmy kryzys, a jej samej wróżono upadłość. W drodze trudnych i dolegliwych dla nas decyzji związanych z koniecznością zaprzestania produkcji i trwałego wyłączenia kilku instalacji, niektóre z nich z powodzeniem mogłyby istnieć do dnia dzisiejszego oraz ograniczeń w wytwarzaniu amoniaku i kwasu azotowego, co wiązało się z likwidacją ponad 40% majątku produkcyjnego. Patrząc na to, co się dzieje, niestety metody zarządzania, strategia konsolidacji przeniosła metody zarządzania Tarnowa przeniosły się na Puławy. Mamy zatrzymanie produkcji, nie produkujemy, wszyscy jesteśmy zaniepokojeni przyszłością naszą, przyszłością zakładu, przyszłością Puław i całego regionu. I uważam, że każdy pracownik Puław, a nas jest 3600 plus pracownicy spółek córek i nie tylko córek, tylko różnych spółek, które świadczą usługi na naszą rzecz, powinniśmy walczyć o te miejsca pracy, bo ta sytuacja, gdzie rozmawia się z pracownikami, dla wszystkich jest sytuacją bardzo dziwną. Czytając ze sprawozdań, jak po prostu kontrakty są fantastycznie zawierane, jak jest zawarty kontrakt na energię elektryczną, na węgiel, tego nikt z nas nie wie, ale widzimy, co się dzieje z naszym zakładem. Nieoficjalnie dzisiaj wstępne wyniki ogłoszone, minus 401 milionów chyba EBITDA. Także proszę Państwa, to jest po prostu tragedia, pierwszy kwartał i taki wynik. Co będzie dalej? Ile zdołamy pociągnąć i co w ogóle nasz zarząd zamierza robić dalej? Miała ruszyć produkcja melaminy. Jest coś z melaminy? Ruszyła melamina? No właśnie. To są po prostu informacje tragiczne. Także dziękuję bardzo Państwu. Z
Witam Państwa serdecznie. Słychać mnie? Cieszę się, że zgromadziliśmy się w takiej liczbie osób. I po raz kolejny przyszliśmy zaprotestować przeciwko polityce kadrowej zarządzającej spółki. Ja się do tego odniosę. Coraz więcej ludzi traci pracę, młodych, którzy wiązali swoją przyszłość z Puławami, gdzie gwarantowały zawsze bezpieczeństwo, zatrudnienia, rozwój firmy. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Umówiłem się z panem prezesem, próbowałem się umówić, bo dochodzą nas słuchy, że niektórym ludziom są przedłużane te umowy o pracę. Próbowałem się dowiedzieć, jaki to klucz jest tego przedłużania. Do tej pory nie dostałem zaproszenia od pana prezesa, nie wiem dlaczego. Więcej już nie będę próbował, bo to nie ma sensu. Więc będziemy tu protestować przed tym budynkiem i monitorować, że ci ludzie mają jak najszybciej wrócić do pracy. Oczekujemy od zarządu, by uruchomił wszystkie zatrzymane instalacje. Mówiono nam w tamtym 22 roku, że jeżeli chodzi o melaminę, to głównym powodem zatrzymania melaminy była cena gazu. Pytaliśmy się prezesów zarządu, czy nie stracimy rynków zbytu. Powiedzieli nam, że rynek zbytu jest zabezpieczony, żebyśmy się martwili, że jak cena gazu spadnie do takiego poziomu, gdzie można uruchomić instalację, to zaczną uruchamiać po kolei. Cena gazu na dzień dzisiejszy wynosi 32 euro za megawattogodzinę. Jest to mniej niż przed wojną, a nasze instalacje dalej stoją. Będziemy tutaj protestować do skutku. Dzisiaj nawet była u mnie jedna z kobiet, która miała dostać umowę, słuchajcie, na stałe. Przyjął ją prezes. No i dostała kwitek, jak to się mówi, ma się rozliczać w kadrach i wracać do domu, tak, na spokojnie. Więc nie została z nią przedłużona umowa o pracę, gdzie ma dwoje dzieci na utrzymaniu. To są takie tragedie rodzinne, z którymi się nie zgadzamy i nie będziemy zgadzać. Będziemy dotąd protestować, a zrozumieją, że nie tędy droga, a z drugiej strony zatrudnia się osoby na wysokich stanowiskach, dobrze płatnych, z samochodami służbowymi, gdzie każdy z nas wie, jakie to są koszty w 11 kategorii, ile się zarabia. To nie tędy droga. Nie można oszczędzać na ludziach, tak, bo jeżeli dojdzie do uruchomienia instalacji, a mamy taką nadzieję, że produkcja ruszy, w końcu, bo wyczytałem dzisiaj, że są negocjowane umowy gazowe, tak, do końca września będzie nowa umowa gazowa. To mamy taką nadzieję, że rzeczywiście ten zakład i te osoby, które zostały, no, zostały nieprzedłużone umowy, tak, wrócą do pracy, no i zakład będzie rozkwitał. No taką mamy nadzieję, ja mam dobrą wizję, tak. No, a tak to będziemy monitorować i protestować, o tak. Dziękuję Państwu. To, co się dzieje, to wszyscy widzimy i tylko zarząd nie widzi i zarząd chyba nie ma świadomości, że nas przeraża ta cisza naszych instalacji, to, że nie widać dymu jadąc ulicami i to, że nasze dzieci tracą pracę. Dzisiaj to są nasze dzieci, nasi znajomi, a za chwilę możemy to być my. I mamy wszyscy świadomość, że jeżeli nie idzie produkcja, nie idzie sprzedaż, no to pieniądze w końcu się skończą. Tym bardziej, że już pokazane zostały wyniki ujemne za pierwszy kwartał, co jeszcze coś produkowaliśmy. Nie wiem, czy pan prezes ma świadomość, że jak słyszy, że idzie 50% instalacji amoniaku, to jest 50% z jednej nitki, a nie z pięciu. Normalnie by usłyszał 500%, a nie 50. I być może, że to, że na wszystkich prawie na wszystkich jest jakaś produkcja typu 50%, to być może prezesowi się wydaje, nie jest tak źle, bo 50%. Tylko panie prezesie, to nie jest 50% całej instalacji, całej możliwości tego zakładu. Tylko to jest 50% pojedynczej jednostki. Zadziwia nas też fakt,
że zarządzający nie mają ochoty się z nami spotykać, nie przedstawiają nam żadnych swoich działań, czy nawet prognoz, czy wizji na przyszłość naszego zakładu. Na spotkaniu negocjacyjnym, na nasze pytanie, jakie są działania podejmowane, żeby nam powiedzieli, że czy my, na jakiej podstawie my mamy pozwolić na to, że we wrześniu, żeby przełożyć negocjacje do września. Czy jest jakaś wizja, że we wrześniu będziemy w innej rzeczywistości, to znaczy lepszej dla nas. My chętnie przełożymy te negocjacje. Dostaliśmy odpowiedź, że na ten temat to będzie następne spotkanie. Oczywiście nie wiadomo kiedy, tak. Ania mi podpowiada, że nie wiadomo kiedy. Dlatego niech was nie dziwi nasza decyzja, że no nie wyraziliśmy zgody na przekładanie negocjacji do września, kiedy tu widać, że codziennie fabryka coraz mniej produkuje. To czego mamy się spodziewać we wrześniu? Że co, że lepiej będzie? Tak, cały czas nas gdzieś zwodzą, że oni robią, że działają, że nie mogą mówić. Działają, tylko że nic z tego działania nie widać. Zatrudniają ludzi, tak jak już tutaj moi przedmówcy powiedzieli, wielkich specjalistów, niektórych nawet na dwa etaty. My czekamy na działania tych wielkich specjalistów, jeżeli są tacy niezbędni, w porządku. Ale kiedy my zobaczymy wynik ich pracy? Bo my chcemy to w końcu zobaczyć. My chcemy to w końcu poczuć. A nie tylko zostawianie nas. Zostawianie nas w takiej atmosferze niepokoju. Bo wszyscy mamy swój niepokój. Nigdy w życiu, w historii nie było takiej sytuacji, do jakiej doszło teraz. I niech się nikt nie dziwi, że my stoimy tutaj. Że my stoimy. Powinniśmy stać jeszcze większym gronem. Bo to dotyczy wszystkich. Całego miasta. A każdy już odczuwa. Bo i nasze zakupy też się zaczynają robić, mimo że mamy jeszcze wypłatę, ale już zaczynamy myśleć o przyszłości. Że tą złotówkę przekładamy trzy razy, zanim ją wydamy. Także bardzo dziękuję wszystkim, że tutaj przyszliście. Oczekujemy od zarządu, że zaczną działać, zaczną rozmawiać. I panie ministrze Rabenda, jeszcze niedawno pan mówił w Sejmie, że tu jest wszystko w porządku. Niech pan przyjedzie do Puław, niech pan zobaczy, jaki tu jest porządek. Cisza jest, jak makiem zasiał, ale nie o taką ciszę nam chodzi. I nie takiej ciszy oczekujemy. Dziękuję. Bartłomiej Tarkowski, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Solidność. Chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy, które mnie bardzo zaniepokoiły w wypowiedziach moich przedmówców przewodniczących. Pierwsza dotyczy Sejmu. W dawnych wiekach, gdy nie było za bardzo wolności słowa i trzeba było uważać, co się mówi, żeby nie mieć wyrwanego języka, było jedno miejsce, gdzie ludzie mogli powiedzieć władcom, co naprawdę myślą, co ich trapi, celem uniknięcia problemów w danym państwie. To był Sejm. I my właśnie, jako przewodniczący, jako pracownicy chronieni, wybrani przez was, pojechaliśmy do Sejmu. Spotkaliśmy się z legalnie wybranymi przedstawicielami Lubelszczyzny, których wybór jako naszych przedstawicieli został stwierdzony przez Komisję Wyborczą, następnie przez Sąd Najwyższy. W ramach legalnie pracującego klubu posłów z Lubelszczyzny. I gdy teraz słyszę, że nasze wypowiedzi zostały nagrywane po to, żeby nas pozwać, to jeśli to jest prawda, to jeśli dojdzie do takiego pozwu, to my złożymy skargę do Komitetu Wolności Związkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy. Niech przedstawiciele Bangladeszu, Indonezji, Republiki Środkowoafrykańskiej i stu innych krajów zobaczą, jak nowoczesne reakcje u nich jest w porównaniu z Polską.
że w Polsce, jeśli przewodniczący związku zawodowego coś mówi w Sejmie, to jest za to ścigany. Niech Afryka się dowartościuje, Ameryka Południowa, Indie i kraje arabskie, o których mówimy, że nie ma wolności. Niech ci wszyscy w czasie obrad Międzynarodowej Organizacji Pracy zobaczą, jaka jest wolność słowa w Polsce. Jeśli nam w Sejmie nie wolno powiedzieć, co nam leży na duszy. Czekam na ten proces. Będę mógł tutaj przyjść z aktem oskarżenia, z posłem przedłożyć Komitetowi Wolności Związku Międzynarodowej Organizacji Pracy. I druga sprawa. Nasza konstytucja wykuwała się bardzo długo, w zasadzie od 1989 roku. Była efektem szerokiego konsensusu społecznego. Nie zadowala żadnej grupy społecznej z bardzo prostego powodu, ponieważ jest efektem konsensusu wszystkich członków społeczeństwa. Udało się uchwalić dopiero w 1997 roku. I duża część naszego społeczeństwa o poglądach tradycyjnych, łącznie z Kościołem katolickim, chciała, żeby w tej konstytucji były zawarowane prawa rodzin, matek, dzieci, prawa związane z rodzicielstwem. Jeśli słyszę, że wdowy po pracownikach z zakładów, rzeczy de facto państwowej spółce nie są zatrudniane, no to można powiedzieć, że w czasach feudalizmu chłop pańszczyźniany mógł na więcej liczyć. Bo choć był bity, torturowany, nieraz zabijany, to jednak jeśli spalił mu się dom, to pan mu dał trochę drewna, żeby się odbudował. A teraz ludzkie panisko nie chce zatrudnić wdowy po pracowniku, czyli który mamy wiek w takim razie, 15, 16, czy jeszcze gorzej? Dziękuję. Dzięki, że przyszliście dzisiaj, kochani. Ja jestem zawsze blisko was, często jestem na zakładach i powiem wam, że na co dzień spotykam się z ludzkimi tragediami. Bardzo przykro mi jest, kiedy jadę po zakładach, czy idę po zakładach i spotykam kolegów, z którymi pracowałem na instalacjach, którzy dzisiaj sprzątają ulicę, kochani. To jest dla nich wielka, naprawdę wielkie poniżenie. Ludzie, którzy latami uczyli się pracy na instalacjach, którzy dbali o bezpieczeństwo pracy tych instalacji, dzisiaj są poniżani, brani do prac porządkowych i naprawdę jedyne co mi przychodzi na myśl i na język, to, że rzeczywiście nie jest to wina żadnego z nich, z żadnych tych moich kolegów, ale wina tych, którzy siedzą w tym budynku, którzy siedzieli w tym budynku i którzy przez lata powodowali to, że ten zakład upadał, bo tak naprawdę przez ostatnie 10 lat ten zakład z roku na rok upadał. Poziom naszego życia, poziom naszych zarobków, kultura pracy obniżała się z roku na rok. Naprawdę to było widoczne. Ciągły lęk, ciągłe obawy, które zarządzający tą firmą powodowali w naszej społeczności zakładowej, doprowadziły do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj. Ja wiem, że jeżeli byłby tu normalny kontakt między stroną społeczną a zarządzającymi, byłoby nas tutaj 1000 osób. Ja wiem, że dzisiaj ludzie boją się wyjść tutaj i większość z nich zastraszona siedzi gdzieś tam po kątach. Ewentualnie panuje w naszej społeczności też takie zachowanie, że ktoś coś za mnie załatwi. Ja wiem, że za mnie nikt niczego nie załatwi. Wszyscy powinniśmy tutaj stanąć, zdobyć się na odwagę, zdobyć się na to, że to jest przyszłość nasza, że tak naprawdę, jeżeli nie będzie nas tutaj dzisiaj, bo mamy takie doświadczenie z 2012 roku, kiedy nie było nas pod Sejmem, nie było jedności i nie było 1000 osób pod tym Sejmem, to dzisiaj stoimy tutaj znowu w niewielkiej grupce, można powiedzieć, i znowu koniec może być taki sam. Czyli za jakiś czas możemy odebrać świadectwa pracy i naprawdę wtedy naprawdę przyszłość nasza, naszych rodzin, dzieci może być naprawdę żałosna, bo tak naprawdę chyba nie chodzi nam o to, żebyśmy się tułali po świecie, szukali pracy, dorabiali obcych, tylko żebyśmy mieli tutaj
rynek pracy, godne płace i godne utrzymanie dla naszych rodzin, bo to jest najważniejsze dzisiaj, żebyśmy budowali zdrowe społeczeństwo, społeczeństwo, w którym zawsze ojciec jest głową rodziny, pokazuje, daje dzieciom przykład do tego, jak kształtować swoje życie, jak budować wartości pełne w swoim życiu. I myślę, że o takie społeczeństwo i o takie zdrowe społeczeństwo nam chodzi wszystkim. Chyba że rządzącym dzisiaj nie chodzi o to, żebyśmy budowali relacje między sobą, zdrowe relacje, żeby były to relacje oparte na zaufaniu, tylko właśnie, żeby podzielić, rozdrobnić to społeczeństwo, rozproszyć jak najbardziej, wtedy łatwiej jest tym zarządzać. Tak dzisiaj niestety ta nasza rzeczywistość wygląda. Jest to przykre, żałosne, ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy staniemy tutaj po raz kolejny, bo mam taką nadzieję, że staniemy tutaj po raz kolejny, że będzie nas przynajmniej drugie tyle, że każdy z nas dojrzeje do tego, żeby tutaj przyjść, żeby trochę pohałasować, bo też do tego zachęcam, żeby wziąć gwizdki, trąbki, żebyśmy nie stali tutaj jako taki smutny tłum, ale żebyśmy byli widoczni i słyszalni, bo to jest, myślę, bardzo dzisiaj ważne, żeby wreszcie ci rządzący zaczęli nas słyszeć i widzieć. Może tyle, dziękuję bardzo. Ja pamiętam, jak w 2002 roku intelektualne zaplecze Ministerstwa Skarbu, nazywane Naftą Polską, opracowało i przeforsowało do stosowania koncepcję prywatyzacji produktowej przedsiębiorstw wielkiej syntezy chemicznej. Zakładała ona podział przedsiębiorstw na segmenty produktowe, czyli w naszym przypadku byłby to kaprolakta, melamina, mocznik, saletra i sprzedaż tych kawałków na rynku. Wtedy skonsolidowaliśmy się jako załoga, zostawiliśmy na chwilę codzienne troski i razem z lokalnymi samorządami, z samorządem miasta Puławy, z samorządem powiatu puławskiego, ale również Ryckiego, przyjęliśmy społeczną koncepcję konsolidacji przedsiębiorstw wielkiej syntezy chemicznej. Ta koncepcja zakładała konsolidację wokół zakładów azotowych Puławy i udało nam się obronić zakłady azotowe Puławy przed podziałem na kawałki i sprzedażą. I dzisiaj również stajemy, nie był to oczywiście ostatni raz, ja już nie wspominam o spółce pracowniczej, która z naszych skromnych środków potrafiła wygenerować wiążącą ofertę dla Ministerstwa Skarbu zakupu 51% akcji zakładów azotowych Puławy posiadanych przez państwo za kwotę 1 100 000 000 zł. Wtedy nie udało się Rosjanom kupić zakładów azotowych Puławy. Ministerstwo podkuliło ogon pod siebie i zamknęło postępowanie sprzedaży bez podania przyczyn, ponieważ nasza oferta była lepsza niż oferta Rosjan. I dzisiaj bardzo grzecznie, bardzo spokojnie nie przyprowadzamy taczki, nie przynosimy ze sobą kamieni. Przychodzimy i sygnalizujemy. Nie zgadzamy się na to, co zarządzie robisz z naszym przedsiębiorstwem. Bo to nasi ojcowie i dziadkowie go budowali. I trzecie pokolenie w nim pracujemy, produkujemy nawozy azotowe dla polskiego rolnika. I chemikalia dla przemysłu meblowego, samochodowego, bo one są potrzebne na rynku.
Bez nawozów azotowych produkowanych przez zakłady azotowe Puławy plonowanie spadnie do poziomu sprzed stosowania nawozów azotowych granulowanych, czyli do 1/5. Substytuty, zamienniki na dzisiaj będą droższe niż nawozy produkowane przez nas, więc rolnik będzie musiał więcej wziąć za pszenicę, więcej policzyć sobie za kukurydzę, co się przełoży na ceny żywności na rynku. To nie są skomplikowane rzeczy. Wystarczy spokojnie, uczciwie prowadzić interesy, prowadzić ruch tego przedsiębiorstwa i handel. Nie spekulować, nie wymyślać, nie pokazywać, że jest się mądrzejszym od innych i się większy zysk wypracuje roczny. Po co nam był zysk 1 000 000 000 zł jednego roku? Po to, żeby na drugi rok stać? Nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na takich ludzi. Niemerytorycznych. Nie tylko bez wiedzy, ale bez wyobraźni. Przecież byli prezesi, którzy nie mieli pojęcia o zakładach azotowych Puławy i o tym, co one produkują. Pamiętacie słynne powiedzenie o Zygmuncie z Lublina, że Zygmunt na razie nie odróżnia moczu od mocznika, ale z czasem sobie poradzi. I Zygmunt otoczył się ludźmi, którzy znali poszczególne obszary i co do obyczaju mogliśmy mieć zastrzeżenia, ale tych zastrzeżeń nie było przecież. Za czasów Platformy Obywatelskiej stała się ta złodziejska konsolidacja. Były, słuchajcie, imiona prezesa wypisane na kominie. Natomiast co do prowadzenia interesu produkcji nawozów, ich sprzedaży, produkcji chemikaliów i ich sprzedaży, nie było zastrzeżeń. No to nie są skomplikowane rzeczy i można z tym sobie poradzić. Nie jest czymś wyjątkowym interesów tej firmy. Czymś wyjątkowym jest to, co robi ta ekipa. Rozpieprzyli wszystko. To jest coś wyjątkowego, coś, co trudno pojąć. Delikatnie się przypominamy po raz kolejny. Nie zgadzamy się na to, co robicie z naszym przedsiębiorstwem. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyszli pokazać nasze niezadowolenie, nasz brak akceptacji. Jeszcze nie gniew. Dziękuję wam bardzo i zamykam zgromadzenie.